Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj sobie przerobimy temacik zatkanego ucha. Dokładnie, ponieważ wpadło mi to ostatnio w komentarze, a miałem z tym też troszeczkę problemów kiedyś, więc może sobie to troszeczkę omówimy. Nie chodzi tutaj o zatkane ucho, że po prostu mamy pełny nos i już nam przechodzi na zatoki i już jest zapalenie i nam ucho przytyka, tylko chodzi tutaj o przytkanie ucha woskiem, który normalnie ucho wytwarza samo. Ucho wytwarza taki specjalny wosk, który po prostu ma na celu tam zabieranie tych wszystkich różnych kurzy, różnych innych rzeczy, które by się do ucha dostały, czyli takie naturalne oczyszczanie ucha. Jednak niekiedy dochodzi do zablokowania po prostu całego ucha przez ten wosk. Głównie są dwie przyczyny, dlaczego to się blokuje. Pierwsza przyczyna jest taka, że używamy na przykład patyczków do ucha. No niby po to one są, jednak one mają jedną wielką wadę w tym wszystkim. Mianowicie, kiedy używamy patyczków do ucha, to jak go przesuwamy do środka, to niestety, ale bardzo często dużą część tego wosku przesuwamy po prostu z powrotem do ucha. I niekiedy dochodzi do takiego czegoś, że nagle przesuniemy za dużą ilość tego wosku i mamy problem, ponieważ ucho nam się całkowicie zatka. Druga przyczyna to jest taka, że przez to, że źle się odżywiamy, tak, to też źle się odżywiamy, nasze ucho również przez ten wosk odsuwa toksyny z organizmu. Pewnie mieliście nieraz już coś takiego, że zauważyliście, że ten wosk z tego ucha nagle ma inny kolor. Jest ciemniejszy niż powinien być. W tym momencie prawdopodobnie zjedliście za dużo czegoś, co wam nie posłużyło. Jak wiemy, nasz organizm ma wiele mechanizmów, przez które może się oczyszczać. Również przez ten wosk z ucha potrafi się też oczyszczać. I tu właśnie u mnie występował ten problem kiedyś dawno, dawno temu, ponieważ, no, tak jak wam nieraz mówiłem, ja jadłem wszystko, co popadnie, fast foody, nie fast foody, i miałem kilka razy pod rząd, że mi się to ucho rzeczywiście zapchało. Więc musiałem sobie sam z tym poradzić wtedy, bo innego wyjścia nie miałem. Także, przede wszystkim, co zrobić wtedy? Jest taka stara metoda, ale ogólnie to powinno się iść do laryngologa i laryngolog weźmie ładnie to ucho nam oczyścił, ma takie specjalne przyrządy do tego, żeby to zrobić. Jednak kiedy nie możemy iść do tego laryngologa, bo nie wiem, jesteśmy gdzieś na jakiejś bezludnej wyspie na wycieczce i nie wiadomo co jeszcze, albo gdzieś całkowicie nie mamy dojścia, jesteśmy gdzieś w innym kraju, nie potrafimy sobie poradzić, żeby tam w ogóle zajść, to warto kupić sobie wcześniej, to nie kosztuje dużo, ciekłą parafinę. Powinniście ją dostać w każdej aptece, bo to raczej jeszcze cały czas jest dostępne. Jest to bardzo stary środek, który kiedyś właśnie był stosowany do oczyszczania ucha. Oczywiście ciekła parafina ma więcej zastosowań, ponieważ też i na skórę, i na tak dalej, ale no skupmy się tutaj na tym. I co wtedy? Wtedy po prostu tą ciekłą parafinę ogrzewacie sobie całą buteleczkę do temperatury ciała, czyli można ją po prostu albo w rękach próbować rozgrzać, chyba że mamy naprawdę bardzo zimne ręce, można pod pachą, albo po prostu wodę ogrzać sobie do temperatury ciała i tą buteleczkę wstawić do tego, żeby ona się ogrzała do temperatury ciała. I wtedy dajemy sobie 2-3 kropelki do ucha, które nam się zatkało. Zostawiamy to na parę minut i następnie przechylamy głowę, żeby ta parafina mogła stamtąd wyjść. Niekiedy pomaga za jednym razem, niekiedy pomaga za drugim, trzecim, czwartym. Zależy, jak twardy jest ten czop, który tam się zrobił z tej woskowiny. Można to robić 2 razy dziennie, tak gdzieś mówi się 3-4 dni, jak nie ustąpi, no to trzeba niestety, ale będzie jakoś się wysilić i znaleźć po prostu pomoc, żeby to odetkać. Jednak bardzo często zawsze szybko puszcza po tym, ponieważ ciekła parafina ma to do siebie, że pomaga rozpuścić ten cały wosk, który tam się nagromadził i automatycznie pomaga też w środku małżowinie tam ucha się naturalnie oczyścić z tych wosków. Także jest to dość stara metoda, ale bardzo, bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o to. U mnie jeszcze występował też problem, że ja wtedy bardzo dużo tutaj miałem pracy, szlifowania drzewa, tego wszystkiego i też, no niestety, ale siłą rzeczy jakiś kurz tam z drzewa mi też po prostu nachodził do tego ucha, no i się to mieszało tam z tą woskowiną, którą i tak mój organizm wtedy za dużo produkował,
bo miałem je naprawdę bardzo duże, a praktycznie codziennie musiałem uszy sobie czyścić. Tyle tego było w środku. Ponieważ, no, tak jak mówiłem, jadłem byle co, nie patrzyłem na konsekwencje tego wszystkiego. No i później, to już dalej wiecie, że otrzymałem tam też swoją czerwoną kartkę od mojego organizmu. Stop, dość, koniec. Także no, kiedyś każdy za taką cenę prawdopodobnie zapłaci za to, że wrzuca do swojego organizmu wszystko, co popadnie, nie patrząc na konsekwencje tego. Tylko my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nasz organizm nas ostrzega w pewnym momencie. Ej, halo, halo, coś się dzieje, coś za dużo. A znaki ostrzegawcze to już wiele razy wam mówiłem, na przykład zatkany nos, dużo flegmy w gardle, różnego rodzaju wypryski na skórze, jakieś trądziki, jakieś brodawki, które się pojawiają, jakieś inne zmiany skóry, grzybice skóry, grzybice jamy ustnej, kandyda, ten wosk w uszach również. Tego naprawdę sporo. Tutaj niekiedy bardzo duże takie płaczki z rana, które są zaschnięte całkowicie przy oczach. To są wszystko rzeczy, które ci twój organizm pokazuje, że coś jest nie tak. Mocno przetłuszczająca się skóra, mocno przetłuszczające się włosy. To są wszystko sygnały naszego organizmu. I tego jest naprawdę sporo tego. To jeszcze nawet nie jest koniec. Ponieważ później jeszcze dochodzi inny kolor moczu, zapachy moczu, również wypróżnianie się, jaka to jest forma, czy się na muszli klei, czy się nie klei, czy jest zwarte, czy nie jest zwarte. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych różnych sygnałów. Zapach nóg na przykład, również o tym. Zapach, który zostawisz po sobie w toalecie, jeżeli skończysz, jeżeli jest naprawdę bardzo taki intensywny, że aż wszystkich się dźwiga tam do góry po tobie, to też jest sygnał, że po prostu źle się odżywiasz. Twój organizm ci to cały czas mówi, tylko ty się musisz nauczyć rozumieć te objawy. Tak samo jak w samochodzie nalejesz benzyny do diesla, to też zacznie najpierw pluk, i za chwilę zgaśnie. Pierwsze co zauważysz, to są nierównomierne obroty. Czy ci świeca padnie, czy cewka ci padnie. Silnik zaczyna kuleć. Znaczy, że coś jest nie tak. I nasz organizm daje takie same sygnały. Identyko. Brzydki zapach z ust, kolejny taki sygnał, który ci organizm daje, że po prostu źle się odżywiasz. Bo te wszystkie sygnały bardzo często można z powrotem przeciągnąć właśnie po naszym jedzeniu. Powiększone węzły chłonne, powiększone migdałki. Mówię wam, tego jest naprawdę sporo. Tu by można było wymieniać jeszcze i jeszcze trochę. Tyle jest tych sygnałów. Dlatego nauczcie się tych sygnałów i zróbcie coś z tą nauką też. A nie tylko, a no dobra, wiem. Ale dalej robię po swojemu. Ponieważ ciało ostrzega. A kiedy te znaki lekceważymy, to niestety kończy się to dużo gorzej niż nagle zatkanym uchem. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej.